Witam wszystkich, tu Hikomikos, zapraszam na kolejny odcinek z Pokemonów. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, a wleci kolejny filmik. A dzisiaj jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ... Zobaczcie, dostałem paczuszkę z Polski, a w niej najnowszy magazyn Pokemon Trenuj ze mną, do którego dołączone są karty Pokemon z najnowszej serii Sword and Shield Rebel Clash i dzisiaj przyjrzymy się temu magazynowi. Oczywiście paczuszkę dostałem od wydawnictwa Blue Ocean, a teraz zapraszam na film. Jak wam się podoba, kochani, moja kolekcja pluszaków z najnowszej serii Pokémon Sword and Shield? Dajcie znać w komentarzach, a my dzisiaj przyjrzymy się nowemu magazynowi Pokémon Trenuj ze mną, który jest dostępny już w sklepach Empik, salonach prasowych, kioskach ruchu i wszędzie tam praktycznie, gdzie możemy znaleźć magazyny Pokémon, gazetki. Trzeba pytać się po prostu w sklepie, czy jest magazyn Pokémon, czy jest gazetka Pokémon. I tutaj przejdziemy do odpakowania tego drugiego numeru. Pyk! I gotowe. To jest właśnie nasz magazyn Pokémon Trenuj ze mną. W środku, jak widzicie na początku, mamy tutaj czadowe naklejki. Tutaj jakieś puzzle z Lunalą, Pikachu, Ash i tutaj z tyłu jeszcze masa różnych wspaniałych Pokémonów. Do tego, do każdego numeru Pokémon magazynu dołączony jest booster. Tutaj mamy fun pack z serii Rebel Clash, dlatego zapraszam was na unboxing boosterka. No i tak, zobaczmy, co mamy w środku tego zestawu fun pack, ponieważ tutaj czasem można trafić jakieś karty losowe. Zobaczmy, każda taka saszetka zawiera 3 karty, a ja mam tutaj Voltorba, Growlite'a. O, galariański Yamask w wersji reverse, także reverse holo do naszej kolekcji. A do tego mamy tutaj informacje z serii Pokémon Sword and Shield Rebel Clash. Pokémony, Card Dex, Pokémon Sword i Shield gra, anime Pokémon Sun and Moon Ultra Legendy, aplikacja Pokémon TV, kolekcjonerska gra karciana Pokémon Trading Card Game Online. Także Yamaska sobie wsadzę do koszulki. Poczekajcie, tu mam koszulki z Pokémon Center z Londynu, także jeśli nie widzieliście mojej wizyty, wpiszcie sobie na YouTubie Pokémon Center Hikomikos i wyskoczy wam filmik z tego wyjazdu. Ja te koszulki oszczędzam, dlatego weźmiemy zwykłą, żeby tutaj nasza karta Yamaska się nie uszkodziła. Także w tej chwili jest w idealnym stanie i wędruje do mojej kolekcji kart Pokémon. Dobra, czyli czadowe karty mamy za nami. To jest drugi numer. Zobaczmy, co w numerze mamy. Niesamowity Eevee. Czy jesteś gotowy na nowe przygody? Miał kontra Purloin, Pikachu na ratunek, czadowy komiks. Takich plakatów nikt jeszcze nie ma. Skorbunny, Grookey oraz Sobul, czyli właśnie wszystkie startery. Skorbunny, Grookey oraz Sobul. Startery z najnowszych gier Pokémon Sword and Shield. Ale fenomenalne te plakaty, normalnie sztos. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Witaj trenerze, w magazynie znajdziesz mnóstwo niesamowitych zagadek i prześmieszną grę oraz instrukcję, jak narysować perfekcyjnego Pikachu. Poza tym znów mamy konkurs z nagrodami. Bawcie się dobrze. Ekipa magazynu Pokémon. Tu mamy zamieszanie, mamy właśnie puzzle, w których możemy wykorzystać te naklejki, które tutaj mamy na początku. Dalej mamy nadzwyczajny alolański Vulpix. Możemy sobie zrobić ten test Pokemonów. Jakim typem jest alolański Vulpix? Alolański Vulpix jest lodowym Pokemonem, także zaznaczamy odpowiedź C. Drugie pytanie. Która z tych osób ma alolańskiego Vulpixa? Czy jest to Gladion, czy jest to Ash, czy jest to Lily? Ja szczerze mówiąc oglądałem przygody Sun and Moon i wydaje mi się, że to właśnie Lily po wykluciu alolańskiego Vulpixa właśnie w regionie Alola zaopiekowała się. Jak wysoki jest alolański Vulpix? Zakreśl właściwą odpowiedź. Kurczę, ja nie jestem zbyt dobry w specyfikacjach z Pokédexu Pokémonów, ale tak na oko powiedziałbym, że miałby właśnie 60 metra. Vulpix ma dwie formy, Kanto i alolański. Który z pokazanych Pokémonów też ma dwie formy? Zakreśl go. Oczywiście Sandshrew, ponieważ to jest jego alolańska forma, a ma on również wersję Kanto. Snubbull takiej wersji nie posiada oraz Sharpedo to Pokémon z trzeciej generacji, a wtedy jeszcze nie było alolańskich form. Alolański Vulpix nie ewoluuje. Nieprawda, bo alolański Vulpix ma ewolucję w Ninetaesa alolańskiego. Także fałsz, bo on ewoluuje. Dobra. Wobec którego z typów pokazanych na twoich naklejkach alolański Vulpix jest najbardziej efektywny? Uwaga, naklejka. Czyli tutaj musimy wykorzystać jedną z trzech naklejek.
I tutaj efektywny będzie na stal, ponieważ on potrafi zamrozić stal, czyli ja bym wziął stalową naklejkę i zobaczmy, który z Pokemonów waży tyle, ile alolański Vulpix. Kurczę, nie wiem. Staffur? Tyle co 6,8 kg? Tak strzelam. Które z ruchów wymienionych na twoich naklejkach umie wykonać alolański Vulpix? Przyklej naklejkę. 8, czyli 8. Oddech mrozu czy Mascaron? Ja bym postawił tutaj na oddech mrozu, ponieważ tu jest on lodowym Pokemonem. Oddech. Zobaczmy odpowiedzi na stronie 35. Pierwsza odpowiedź C. Prawidłowo. Druga odpowiedź C. Prawidłowo. Trzecia odpowiedź A. Prawidłowo. Czwarta odpowiedź A. Również prawidłowo. Piąta odpowiedź B. Prawidłowo. Szósta odpowiedź smoczy. A, czyli tutaj źle. Siódma to Metapod. No, to ciężki jest, kurczę, ten Vulpix. 10 kilo waży. Ja obstawiałem, że 6,8 kg. 8. Oddech mrozu. No to tak, prawidłowo. Czyli tak, pomyliłem się tutaj i tutaj, czyli mam 6 punktów. Przeczytajmy. Prawie, jesteś fanem lisiopodobnego Pokemona, ale musisz się jeszcze poduczyć. Skoncentruj się nieco bardziej, a na pewno bez problemu dasz sobie radę z tym quizem. No ja tak jak mówiłem, nie jestem specjalistą w znaniu wszystkich statystyk, mianowicie kilogramów i metrów Pokemonów, także tutaj były moje strzały. O, i mamy śliczny plakacik Skorbaniego. Wow. Do tego tutaj doskonałe pary. Połącz strzałkami Pokemony z tych samych typów. Także bawimy się. Słuchajcie, pierwszą już zaznaczyliśmy. Arcanine łączy się z Magbim. Ditto łączy się z Minchino, ponieważ jest to normalny typ Pokemona. Bagon, czyli typ smoczy, połączy się z Gudro. A tutaj Sudowoodo połączy się z Boldorem. Petilil połączy się z Lurantis, a Wailmer z Octillery. Machamp natomiast połączy się z Makuhito. To są właśnie typy wszystkich Pokemonów. O i zobaczcie, Pokemon, seria Sun and Moon, Ultra Adventures. 10 milionów powodów, by walczyć. Tu mamy komiks, mogę wam go przeczytać. Ash i jego przyjaciele są w trakcie misji, by uratować Luzamin Mamelili. Została ona porwana i uwięziona przez Ultra Bestie, podczas gdy przyjaciele walczą z Pokemonami Luzamin. Ash samotnie wyrusza na jej poszukiwania. No tutaj faktycznie Ash wyrusza na poszukiwania. Gdy są blisko, pojawia się dziwny płyn. Co to ma być? Pyta Ash i Pikachu. Zbliża się do płynu i nagle go rozpoznaje. Trucizna! Krzyczy. W tym samym czasie Sofokles, Mallow i Lana próbują pokonać Pokemony Luzamin. Uwaga! Przygotowuje się do ataku słonecznego promienia! Rotom Dex ostrzega grupę, gdy widzi, że Lilligant się ładuje. Na szczęście, zanim Lilligant jest w stanie wykonać swój supermocny ruch, Litten skacze w jego stronę i używa ataku Kła Ognia, po którym Lilligant znika. Dziękuję, mówi Lana. Uratowałeś nas! Grupa wciąż musi pokonać inne Pokemony Luzamin. Milotika i Miss Magiusa. Więc Sofokles wydaje swoim Pokemonem rozkaz ataku. Zing, zap, do dzieła! Krzyczy do Togedemaru. Teraz charge back, wyładowanie elektryczne. Milotic znika. Pora na Lanę. Szybko, Poplio, czas na nasz ruch, mówi. Razem wykonują Hydrowir, ruch Z Poplio i zwyciężają ostatniego Pokemona Miss Magiusa. Trenerzy i ich Pokemonów świętują. Wygraliśmy! Piszczy Lana. Chyba mamy najsilniejszą drużynę, przyznaje Mallow. I tutaj wszyscy się cieszą. W innym miejscu Ash wciąż stara się uratować Luzamin. Słuchaj mnie! Krzyczy do niej. Lily i Gladion niedługo tu będą! Luzamin krzyczy. Nie zbliżaj się! Nienawidzę cię! Nienawidzę! Mocno go odpycha. Co tu się dzieje? Lily i Gladion dołączają do Asha. Póki nie pokonamy Ultra Bestii, mówi Gladion, Pokemony mojej matki wciąż będą się odradzać. Musimy się pośpieszyć, inaczej pozostali walczący znajdą się w niebezpieczeństwie. Lily zaczyna iść w kierunku swojej matki. Lily, to niebezpieczne, ostrzega ją Ash. Nie martw się, nic mi nie będzie, zapewnia go Lily. Clefable, zabierz mnie do mamy, prosi. Clefable bez problemu pokonuje truciznę. Niesamowite, wykrzykuje Ash. To magiczna ochrona, specjalna zdolność Clefable. Trucizna na nią nie działa, tłumaczy Lily. Idźmy za nią, mówi Gladion do Silvally. Gdy Silvally stanie się typem stalowym, jej także trucizna nie będzie mogła wyrządzić żadnej szkody, wyjaśnia Gladion Ashowi. Luzamin znów próbuje odlecieć. Muszę powiedzieć mamie coś ważnego, wyjaśnia Lily Ashowi i Gladionowi. Pozwólcie, że się tym zajmę. Lily bierze głęboki wdech i krzyczy. Wiesz co? To ja nienawidzę ciebie! Traktujesz mnie jak dziecko!
A tymczasem sama tak się zachowujesz. Jak samolubne, zupełnie niedojrzałe dziecko. Dlatego ultrabestia przejęła nad tobą kontrolę. Wiem, że bardzo długo prowadziłaś badania nad ultrabestią, ale czy tak się zachowuje moja matka? Ona jest silna, a ty? Jesteś zwykłą, słabą marionetką, niczym więcej. Nawet nie możesz się ruszyć, krzyczy zdenerwowana Lily. Aha, i dalszy ciąg na stronie 23. Dobra, to czekajcie, przewijamy na 23, szybko. Gdybyś była moją matką, sama byś się wydostała, wyjaśnia Lily gniewnie. To moje logiczne wytłumaczenie. Lily, cicho szepcze Luzamin. Mamo, to ty? Wykrzykuje Lily. Nagle ultrabestia jeszcze się powiększa i ukrywa Luzamin. Mamo, nie! Krzyczy Lily. Mamo! Woła Clayton. Bestia zrobiła się większa, Luzamin jest w niej uwięziona, dodaje Ash. Ultrabestia nie chce wypuścić mojej matki. Gladion teraz zdaje sobie z tego sprawę. Mam pomysł. Silvali i ja odciągniemy jej uwagę, a wy ją powstrzymacie ruchem Z, mówi Gladion do Asha. A podczas gdy my będziemy to robić, mówi Ash, ja uratuję mamę, decyduje Lily. W porządku, zajmijmy się tym, mówi Ash do Pikachu i wyjaśnia, czego od niego chce. Więcej niż pioruna. 10-milionowego voltowego pioruna. Setki piorunów uwalniają się z Pikachu i uderzają w ultrabestię, która upuszcza Luzamin. Mamo, trzymam cię! Obudź się! Proszę, mamo, musisz się obudzić! Prosi Lily. Luzamin wreszcie otwiera oczy. Lily, tak mi przykro. Wybacz, łka Luzamin, tuląc Lily i Gladiona. Inni przyjaciele dołączają do nich, w tym pokemony Luzamin, które już nie są w transie. Hej, zrobiliśmy to! Mówi Ash. Dzięki waszej pomocy moja mama jest już bezpieczna! Dodali Lily. To cudowne, stwierdza Mallow. Po drugiej stronie ultratunelu profesor Kukui i profesor Burnett niecierpliwie czekają na Asha i jego przyjaciół wracających z regionu Alola. Portal się formuje. Profesor Burnett wskazuje na niebo, a cała grupa wyskakuje z ultratunelu. Luzamin, jesteś bezpieczna, mówi ciesząc się profesor Burnett. To dzięki nim, odpowiada Luzamin. A to dlatego, że jesteśmy najlepszą drużyną, śmieje się Ash. Jakie wyzwania czekają na Asha i jego przyjaciół następnym razem? Dowiesz się z kolejnego komiksu. Przygoda trwa. Nie, no spoko, nie było tak źle. Cały tutaj komiks żeśmy przelecieli. A teraz zobaczmy, co mamy w grach wideo. Pokemony z regionu Galar. A propos gier wideo, właśnie Pokemon Sword i Shield. Pamiętacie, jak przechodziliśmy Pokemon Sword na moim kanale? Teraz, jeszcze przed premierą nowego dodatku DLC, zagramy sobie właśnie w Pokemon Shield na kanale Hikomikos i będzie cały cykl live streamów na moim kanale. Zacznijmy od tego, że odpakujemy sobie tutaj grę właśnie z serii Pokemon. Dobra. I mamy w środku kodzik do specjalnego miała oraz właśnie cały cartridge właśnie Pokemon Shield na konsolę Nintendo Switch. Także będzie gameplay z tej gierki na moim kanale. Jeszcze przed premierą dodatku DLC, takie przypomnienie, przejdziemy sobie całą grę od początku do końca. A teraz zobaczmy, jakie tutaj Pokemony mamy. Wulu, Pokemon owca, typ normalny, 60 metra, waga niecałe 6 kg. Zdolnością tego Pokemona jest puszystość i ucieczka. To jest nieskończenie futrzasty stwór. Gossiflor to jest Pokemon kwitnący, jest typem trawiastym, 40 cm wzrostu, 2,2 kg. Zdolność, zrzucenie bawełny i regenerator. Także bardzo fajnie, ponieważ Gossiflor podróżuje daleko dzięki podmuchom wiatru, kontroluje kierunek lotu, skręcając ciało i płatki. Także fajnie, że takie informacje tutaj podają. Mamy Corviknighta, Pokemona Kruka naszego. Ja tutaj robiłem właśnie Shiny Huntingi na tego Pokemona tak samo. Jest i Dredno. I tutaj także informacja, że gra Pokémon Sword i Shield zadebiutowała 15 listopada na Nintendo Switch. Tu mamy fajną zabawę. Świetna gra. Wyzwania dla najlepszych trenerów. Zrób swój z wyzwaniami i rozegraj grę. Dowiedz się, kto jest najlepszym trenerem. Tu mamy wyzwania. Potrzebny jest nam słoik, do tego nożyczki i klej, mazaki lub kredki i kostka do gry. Tu możemy sobie powycinać wszystkie właśnie wyzwania, challenge. Zobaczmy, jakie tu mamy przykładowe challenge. Spróbuj jak najwyżej skoczyć z wykopem jak Lucario. Chrap głośno jak Snorlax. Ten challenge mogę zrobić. Snorlax. Jakoś tak. Ręką, którą zwykle nie piszesz, narysuj Pokeball. Kurczę, jestem praworęczny, to tutaj Pokeball byłoby mi ciężko narysować. Krzyknij Pikachu, wybieram cię tak jak Ash. To też możemy spróbować. Pikachu, wybieram cię! Użyj pioruna! Pika, pika! Ojejku. Pokaż, jak naśladujesz Pikachu. O nie! Pikachu! Pikachu!
atak piorunem. Nie, no dobra, wystarczy tych wygłopów. I mamy tutaj też wiele innych wyzwań. Do tego mamy świetny plakacik Charizarda. Nie wiem, czy wiecie, ale ja ten plakacik Charizarda już od jakiegoś czasu używam. Jest tutaj jako dekoracja na moich live streamach. Także w moim studiu jest ten plakacik Charizarda i kozacko się prezentuje, także polecam. Oprócz tego mamy tutaj nowości z karcianej gry Pokémon Trading Card Game. Patrz z podziwem na 6 nowych Pokémonów GX-ów. Pokémon Sun and Moon Unbroken Bonds. Przygotuj swoje Pokémony do walki z rozszerzeniem Unbroken Bonds. Także mamy tutaj karty jak Blastoise GX, Venomoth GX, Dedenne GX, Hunchcrow GX, Persian GX, Celesteela GX, chyba kiedyś używałem tej Celesteeli albo innego Pokemona w mojej talii. Mamy również poradnik, jak narysować Pikachu, własnego, przyjaznego Pikachu. Także jeśli chcecie narysować swojego Pokemona, wystarczy kupić sobie magazyn Pokemon. Mamy tutaj instrukcję, krok po kroku na kratce, jak narysować. No to tak, jak tu już ktoś by chciał zabawić się na całego. Tu mamy komiks, który przed chwilą przeczytaliśmy. I mamy komiksowy quiz. Właśnie, czy przeczytaliśmy ze zrozumieniem. Znasz już komiks, więc odpowiedz teraz na pytania. Użyj naklejek. Dobra. Jakiego mocarnego ruchu używa Lilligant przeciwko przyjaciołom Asha? Promień słońca, księżycowy promień czy słoneczny? Właśnie nie wiem, słoneczny promień czy promień słońca? Czym się różnią te dwa ataki? Który Pokémon wykonuje ruch Z? Tu wykonał Poplio. Zakreśl zdolność Clefable. Magiczna ochrona czy obrona? To była chyba ta magiczna ochrona, co nie? Jak nazywa się ruch Z używany przez Pikachu? To był ten 10-milionowo-woltowy piorun. Oraz, który Pokémon przeprowadza przyjaciół przez Ultra Tunnel? To będzie oczywiście Pokémon Solgaleo. Przeprowadzał przyjaciół przez tunel. Sprawdźmy sobie nasze odpowiedzi. A odpowiedzi znajdziemy na stronie 35. A nieprawda, tu mamy błąd, bo odpowiedzi znajdziemy na stronie 34. Także tutaj się pomylili w druku. Dobra, sprawdźmy odpowiedzi, czyli tak. C, Poplio, A, Magiczna Ochrona i Solgaleo. Sprawdźmy odpowiedzi. C, zgadza się. Poplio, zgadza się. Magiczna Ochrona, zgadza się. 10-milionowy voltowy, zgadza się. I Solgaleo, zgadza się. Także 100% quiz zaliczony. Sobble, proszę bardzo. Nasz ulubiony starter z serii Pokémon Sword and Shield. Zagadki, znajdź różnicę. No to tutaj coś dla sokolego wzroku. Możecie sobie zrobić tak. Ja wam przybliżę. Ja tutaj nic nie będę wam podpowiadał. Odpowiedź na tę zagadkę znajdziecie na końcu odcinka. Macie tu oryginał, a tu kopię. Możecie sobie zapauzować i zrobić. Znajdź różnicę na tych obrazkach. Ja tutaj nie odpowiadam, a dodatkowym zadaniem jest, jak nazywają się trzy Pokémony ukrywające na tej stronie. Także do dzieła, znajdź 8 różnic między oryginałem a kopią, odpowiedź na końcu tego odcinka, a my jedziemy dalej. Zadanie dla trenera. Trzymaj się kolejności ruchów, by pomóc Ashowi zablokować zespół R i przejść przez labirynt aż do Pikachu. Lubię takie zagadki. W dzieciństwie bardzo, bardzo lubiłem takie gierki, czyli tak. Jesse w prawo, James w lewo, miał w górę, no a ten Pokémon w dół. Tak, Jesse w prawo, dół, lewo, dół, lewo, dół, prawo, dół, lewo, w górę, górę, prawo, górę, prawo, prawo, dół, lewo, dół, dół, prawo, górę, prawo, górę, prawo, dół, dół, lewo, dół, prawo. Jest, dotarliśmy do mety, udało się, super. A teraz jeszcze mamy tutaj zagadkę, kto tak robi? Przypisz ruchy do konkretnych typów Pokémonów, użyj naklejek, także... Wodny atak, to będzie atak fali. Drugi, to jest typ walczący. To na pewno będzie jakiś tutaj wzmacniający cios. Typ duchowy, to może być koszmar. Roślinny atak, to będzie ostry liść. I tutaj ziemny, to na pewno będzie trzęsienie ziemi. Także nawet już nie sprawdzamy. Po prostu przechodzimy dalej. A teraz czas na konkurs. Pokonać Ultra Bestię. Narysuj starcie naszych bohaterów z Ultra Bestią. Wygraj super nagrody. Można tutaj wygrać, zobaczcie, figurki akcji Pokémon, Ash i Pikachu oraz komplet 3 figurek multipack. Także tutaj można wysłać do firmy Blue Ocean Entertainment Polska Spółka z o.o. Czas na wysłanie
zgłoszeń jest do 6 lipca. Tutaj macie kupon konkursowy, możecie poprosić rodziców lub opiekuna o pomoc w wypełnieniu. A teraz czas na ewolucję. Na konkurs z magazynu pierwszego dostaliśmy mnóstwo wspaniałych prac, a oto niektóre z nich. Także Jagoda z Chodzieży, Kuba z Zabrza, Nikola z Polic, Jagoda z Bolesławca. Jakie ładne te prace tutaj są wykonane przez czytelników magazynu. Bardzo się cieszę, że w ogóle w Polsce wszystko zaczyna ruszać i tak fajnie się to wszystko rozwija. Mamy tutaj Miał kontra Purloin, Fakty w pigułce. Zadecyduj, kto zwyciężył, przyklejając naklejkę z Miałem lub Purloinem. I możemy wybrać, kto jest według nas naszym faworytem. Ja oczywiście głosuję na Miała. To fakt. Przeczytajmy sobie jeszcze fakty o tym Pokemonie. Miał za dnia woli spać. Po zmroku robi się aktywniejszy. Gdy coś błyszczącego i okrągłego wpadnie w oko tego Pokemona, natychmiast trafia do jego kolekcji. No to tutaj Miał jest ze mną, tak jak kolekcjonuje karty Pokemon, to świecące karty Pokemon wpadają do mnie do kolekcji i uwielbiam takie rzeczy. To Miał tutaj jest moim faworytem. O, i to wszystko. Mamy tutaj Pokédex, tu jest jeszcze reklama. I tak, znajdź Pokemony każdej zagadce, a potem zakreśl na stronie te, które zobaczyłeś. Spoko. To jest fajne, bo tutaj są takie ciekawostki o danym Pokemonie. Możemy sobie przeczytać ciekawostkę o Psajdaku, ponieważ to jest śmieszny Pokemon, którego zawsze boli głowa. Biedny Psajdak cierpi na nieustanne bóle głowy. Nie ma pewności, czy używa psychicznych mocy celowo, czy czasami po prostu traci nad sobą kontrolę. No właśnie, to jest Psajdak biedny. Psajajaj! Zobaczmy, co mamy w nowym numerze. Nowy magazyn Pokémon pojawi się już 27 sierpnia i znajdziemy w środku epickie dodatki, naklejki oraz karty Pokémon Sword and Shield. Wygraj niesamowite zestawy Pokémon, także bardzo fajnie, że tutaj takie wielkie zestawy będzie można zdobyć. I mamy trzy ekstra plakaty, Eevee, Zacian oraz Zamazenta. Czy jesteś fanem Lucario? Co oni tu zrobili? Tutaj chyba pomylili odmianę Pokémona. Czy jesteś fanem Lucario? Powinno być. Mam nadzieję, że to poprawią do czasu premiery. Przygody Ultra Bestii Asha, zagadka Pikachu i tak, szałowe naklejki oraz karty Pokémon Sword and Shield. Jestem ciekaw, czy to będzie Sword and Shield, czy to będzie jakiś nowszy dodatek już serii Pokémon Sword and Shield 3. A teraz na koniec, tak jak obiecałem, będzie rozwiązanie. Znajdź różnice. Tutaj macie wszystkie różnice oraz Pokémony z zagadki Znajdź różnice. Bardzo fajna sprawa. Jeszcze raz dziękuję firmie Blue Ocean za wysłanie tego magazynu dla mnie do recenzji dla Was. To był drugi numer, a jeszcze dla przypomnienia pokażę Wam, jak wyglądał pierwszy, jeśli nie widzieliście moich filmików, czy livestreamów, czy tego, co się działo na mojej relacji na Instagramie. Pierwszy numer magazynu Trenuj ze mną, tak samo fajowe naklejki, tutaj bardzo dużo naklejek, ewolucje i tak dalej. Jest Pikachu, Raichu, Jessie, James. I tak, szybko przelecimy sobie jeszcze przez ten magazyn. Plakacik Plusle i Mainona, tutaj zagadki, quiz o Pikachu, wspaniały plakat z Gladionem, wskazywanie typów, odkrywanie legend, tak samo komiks, można zrobić sobie dom dla owadów w lesie, Pokemony typu trującego, geniusze z regionu Galar, tutaj wspaniały plakat ze starterami z pierwszej generacji, Squirtle, Charmander oraz Bulbasaur, karty dwuwalki, czyli wszystkie karty Pokemon GX Tag Team, czyli Pokemonów, które współpracują z dodatku Pokemon Sun and Moon Team Up. Fajna sprawa, reklama magazynu, dalsza część komiksu, quiz, do której ewolucji Eevee jest Ci blisko. Także naprawdę fajne są te magazyny i cieszę się, że w Polsce w końcu coś ruszyło. Ten drugi numer jest od 28 maja, właśnie ten, on wygląda tak, od 28 maja do 27 sierpnia. Także możecie jeszcze dorwać ten numer w sklepach. No i co? To wszystko. Bardzo fajnie, że Pokemony się rozwijają w Polsce, bardzo mnie to cieszy. I co? Zostawcie koniecznie łapkę w górę. Podziękowanie jeszcze raz dla firmy Blue Ocean za wysłanie mi tych magazynów do recenzji dla Was. No i najfajniejsza część jest taka, że w środku mamy boosterki z kartami Pokémon. Także fajne uzupełnienie kart Pokémon dla osób, które nie mają kart. Plakaty Pokémon fenomenalne. Możemy je sobie przywiesić na ścianie. No i co, to wszystko na dzisiaj, zapraszam Was na stronę hikomikos.pl i na moje media społecznościowe, a jeśli macie sprawę biznesową, napiszcie do mnie admin@hikomikos.pl. Pozdrawiam serdecznie i złapcie je wszystkie. Na razie, cześć!